Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w ostatnim odcinku z serii Warcrafta 3, z gry Warcraft 3, właśnie Reign of Chaos. To tak gwoli ścisłości, bo jest jeszcze The Frozen Throne, dodatek. Jest to ostatni, mówię już teraz o tym obecnym odcinku, jest to ostatni odcinek właśnie z tej części Warcrafta, ponieważ dzisiaj... To jest piątek, bo oczywiście nie nagrałem tak jak miałem z góry, tylko po prostu nagrywam, bo się obudziłem i mi się przypomniało, że trzeba nagrać. Dzisiaj będziemy mieli ostatnią misję obronę drzewa, tego drzewa wieków. Nie wiem jak się to w sumie to drzewo nazywa, chyba drzewo wieków. No w każdym razie jest to ostatnia misja, dlatego mówię z tego ekranu do was. I co? Sztucznie nie przedłużając, bo ta misja będzie trwała około 50 minut, startujmy. Zaczniemy od przerywnika, bo jest on dość istotny. Jakby nie pokazałem go po ostatnim odcinku, to powinienem go pokazać teraz, zatem proszę bardzo. Nie mamy na to czasu. Nie mamy na to czasu. Teraz się trochę wyciszę. Albo w sumie, bo to jest ten moment, kiedy to nocne elfy, orkowie i ludzie łączą się przeciwko nieumarłym. To znaczy przeciwko nieumarłym i Legionowi, nie? Ale głównie przeciwko Legionowi, przeciwko Archimondowi, który to jest takim badasem, nie? Że kuźwa cały świat chce zniszczyć, bo tak, bo może. Jesteście tu mile widziani. Ale jesteś paskudna, Tyranda Harambe. Powstrzymaj gniew, kapłanko. Oni przybyli tu, by was wesprzeć w walce z Legionem. To otóż ciebie to widziałem we śnie. Ale kim ty jesteś, by proponować takie rzeczy? Ja jestem przyczyną powrotu Legionu. No ładnie, no ładnie. Oj, to jest właśnie ta prawdziwa historia. I czyniąc to, otworzyłem też drogę dla demonów. To prawda, ale był opętany przez bodajże Sargerasa. Również Sargeras to chyba jest władca Legionu, albo któryś z ważniejszych demonów w Legionie. I właśnie Medivh opętany przez Sargerasa wprowadził orków do... Jak się nazywa ta kraina? Bo orkowie i demony są z Drenoru, a oni są Azeroth. O, do Azeroth. I się okazało, że matka Medivha jest jeszcze większą czarodziejką, znaczy się nie okazało, bo każdy o tym wiedział, i wskrzesiła Medivha swojego syna. Dobre, nie? Dobra, i teraz zaczynamy fachowo. Boże, jak to brzmi tak trochę dziwnie. Typowo rozdział 7. Gram go na normalnym poziomie chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. I nie wydaje mi się, żeby było to jakoś specjalnie trudne. Całą obronę skupimy w pierwszym obozie, to jest chyba obóz ludzi. Albo orków. W sumie to już nie pamiętam. Chyba ludzi. No chyba nawet tak, bo tutaj widzę. Wszystko się pojawia. Przepraszam za spóźnienie, jestem jednak obecna. Zjawi się tu lada chwila. Otóż to. 10 tysięcy lat temu. Jak on tam ma? Archimond is on the way. On my way, demons. Humans. On my way. To jest to drzewo. Jesteśmy jego obrońcami, no. I dzięki temu obdarowano nas nieśmiertelnością. Widzicie tam te drzewa, przy tym to są takie kuźwa mrówki, nie? Przy tym wielkim drzewie. No. Zdajesz sobie sprawę, że kurde, ile tu musi cienia dawać, ty. Wow. Nasza władza nad naturą przeminie. Otóż to. Harambe. To może zrozumiemy, że żyliśmy już wystarczająco długo. Udam się na szczyt i przygotuję tam obronę. Cokolwiek się zdarzy, ukochana, pamiętaj, że jesteśmy związani na wieczność. Jakie love story. Czy coś. Dobra. Chyba się już zaczyna. A nie, jeszcze pajac wchodzi na to i będzie bramę przywoływał. Tak? Bramę czy... portal? Bramę, no tak myślałem właśnie.
Otóż to. Usłyszcie mnie, nocne elfy. Nadszedł czas rozliczenia. A, i głównie to 3/4 demonów pochodzi z rasy Dranei, którą poznacie w dodatku. Twój plan jest śmiały, dziewczyno. Może rzeczywiście źle was oceniłam, przybysze? Niech Elun opromieni was swym blaskiem. Dobra. Głównie robić jeźdźców hipogryfów. Zapada półmrok i wróg. Baza ludzi, tak jak mówiłem. Czy tak jak myślałem. Chandris to jest? Chandris, no. Dobrze. Teraz tak. Całą bronę trzeba skupić po prostu na bazie ludzi. To jest jedyny sens tej misji jakby. Teraz tak. Przede wszystkim trzeba ulepszyć sobie łuczników. Jeźdźców hipogryfów już mamy, ale dorobimy sobie tak, żeby robić ich ciut więcej. To samo będzie tyczyło się tutaj łuczniczek. Teraz tak, widzimy, że mam trochę mało tego. Zaczęli wznoszenie nowego osiedla. Niebawem zaczną atakować naszych. W sumie Malfurion też by mógł już tam pójść pilnować. Widzę, że tutaj taka linia prosta poszła. Trole mogłyby być te leczące na przykład też by było spoko. I co? I tyle. Dlaczego jednostki latające? Bo będzie je ciężko zdjąć. Jakby nie patrzeć, nie? Dobra, Malfurion już tam idzie. To też dobrze. A, twój ruch. No ja wiem, że mój ruch. Dobra. Dobra, już się tutaj zaczęło. Need backup. Roger. Trochę będą atakować, ale to nie szkodzi. Bo na dobrą sprawę nie są w stanie nam aż tak zagrozić. Przynajmniej. Otóż to, tak jak mówiłem. Mój budynek jest gotowy, dobra. I jeszcze przy okazji, jak już stoisz, to zrób dwie studnie. Może się uda zrobić to miejsce za pierwszym, nie wiem. I tutaj hipogryfy. No trudno, no koszta będą wysokie, no. Nie mam na to wpływu, niestety. Znaczy, no mam, ale bez przesady. Wskaż drogę. Badania zakończone. Dobra, a może postawimy sobie faktycznie drugiego drzewca. On będzie nam więcej złota wydobywał. Znaczy, będziemy mieli dwukrotnie więcej złota do wydobycia. Więc to też jest spoko sprawa. Póki co nie puszczają nam demonów chyba. No widzę, że po prostu nie puszczają nam demonów. To spoko. Jakby nie patrzeć. Ale... I tak jest już źle. Dobra. Trochę ich sfokusujemy na mnie. Dobra. Tutaj tak szybko nam te elfy nie pójdą, te ogniki zaczy się. Dobra, tu jest jeden ognik. Tu jest drugi ognik, to śmigaj do drzewa, łupania, żebyście wszyscy byli u mnie w jednym miejscu. Dobra, puścimy jeszcze tak. I teraz pyk. I pyk. Jak tam moja armia tutaj? Słucham głosu Elun. No, całkiem spoko. Czyżby sen? Czy ktoś się sen? A, jednak były małe koszta, ale się odwróciły ich zde. Dobra, ale szybko robimy te nasze pancerze. Czy pancerz też daje hipogryfom? Łuczniczek i jeźdźców hipogryfów, czyli to od razu jakby naraz da... Twój budynek jest gotowy. ...razem tutaj, czyli spoko, czyli warto to robić. Tutaj poszły niezbędne upgrade'y, to też spoko. Aha. Dobra. Puśćmy jeszcze więcej tych ziutków tutaj. Miasto sojusznika potrzebuje pomocy. O, spokojnie. O, już są demony. Nie padaj. Ja i ta ziemia to jedno. Dobra. Bogini wzywa. Imię scenariusza. Dobra, umor. Twój budynek jest gotowy. I Malfurion dostanie buffa.
słucham głosu Elun. Ty leczysz, nie? To wylecz bardziej. No powiem wam, że dość kozacko tutaj się nam próbują wedrzeć, ale to na spokojnie. Aż tak nie jest źle. Dobra. Idź do złota. Dobra. O, idealnie widzę na styk. 4 do drewna. Myślę, że jak 5 damy, to już będzie spoko. Ktoś zagraża dzikiej puszczy. Dobra. Ładnie leczą. Już idzie pierwszy atak. Na Elun. Atakować! Jak śmiesz! Co zagraża tą ziemią? Dobra, zrobimy to tak. Trzeba troszkę poklikać. Pandora. Słucham głosu Elun. Dobra, ty tam też umrzesz zaraz. No, o, tu się wdarli, ty jak? Dobra, szybko hipogryfy. Dobra. Zbufujemy was tutaj. Oho. Aha, on może leczyć Malfury, przypomniało mi się w sumie. To też spoko. Jak śmiesz! Chandris umarła, rozumiem. A, to nasze są, to też spoko. Dobra. Pendulino. Coś tam. Dobra. Póki co obrona idzie spoko. 7 minut się obroniliśmy. Ewentualnie, gdyby nawet baza atakowali, to jesteśmy w stanie się troszkę bardziej obronić. Tak myślę. Dobra. No teraz dość kozacko atakują, muszę przyznać. Coś jest nie tak. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Dobra, one mi się tu szybko będą leczyć. To też spoko. Raz, dwa, trzy. Tutaj puścimy was. Słucham głosu Elun. Dobra. Niech tak będzie. Anudora. Co zagraża tym ziemiom? O Jezus, ale dużo jest tutaj ty. Cholera. Bogini wzywa. W imię scenariusza. Dobra. Tutaj poszły 3, nie? Dobra. Dajmy was pod kontrol 4, a was pod kontrol 5. Dobra. Oj, za mało złota. Dobra. I dobra. I dobra. Póki co idzie dobrze. Ludzika trzeba bronić. Może wam najpierw faktycznie pancerz polepszymy. Ewentualnie później to. Szybko. Ta umrze. Dobra. Kurde, powiem wam, że tam naprawdę trzeba troszkę poklikać. Ale to nic. To nic, poklikać trzeba, wiadomo. Dobra, jako tak umierają. Ale musimy się na chwilę wycofać, bo będzie problem zaraz. Dobra. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Powiem wam, że jest coraz trudniej. Bardzo trudno nawet.
Dobra. Umarł ten władca? On coś ich tutaj... Jest tam przecież. Uciekaj! Kapłanka umrze. O Jezus. Ja i ta ziemia to jedno. Szybko. Kurde, no nie chciałbym, żeby to już tak szybko padło. Ale widać, czy to już jest ten moment. Kiedy trzeba zmienić fokus? Miasto 125 energii, tyle nie mamy, bo nam te demony energię całą wyżarły. Cholera jasna, no. Jak śmiesz? Dobra, może się uda jakoś to przetrzymać. Dobra. Ej, oni są przeciwko nam. Czekać. Do orków. Już miasto ludzi pada. Chociaż teoretycznie mógłbym więcej poklikać. O, uciekaj. O, jest. Coś jest nie tak. Gdzie są puste hipogryfy? Tutaj te dwa. Szybko, ziutki, lećcie tam. Tu gdzieś była fontanna zdrowia. Pójdziemy do niej. No niezbyt ciekawie to wygląda. Mógłbym nieco dłużej przetrzymać, ale 15 minut trzymałem. I padło, więc to nie jest moja wina, jakby nie patrzeć. Oddalam te skargi. Nie podoba mi się podejście. Dobra. Szybko. Czyżby sen przytępił moje zmysły? No całkiem możliwe, bro. Tyrande umarła. No dobra, skoro umarła Tyrande, to jest troszkę problem. Gdzie ja mam... O, tu mam ołtarz. Oj, za mało złota, Boż. Oni tu nie przejdą tędy, nie? To jest tylko góra. No tak, to jest góra. Orkowie. No jest kozacko. Nie powiem, że nie. Ale chyba się obronimy, co? Taka nadzieja. Hashtag belief. Ma naród? Nie, to jest jakiś inny ziutek. O, przerywnik krótki. Jesteś bardzo odważna, stając przeciw mnie, mała istoto. Gdyby wszyscy twoi ziomkowie byli śmiali, usuwanie nędznej ludzkiej nacji z oblicza tego świata sprawiłoby mi więcej przyjemności. Mhm. Czy wy demony umiecie tylko gadać? Pokaż się. Czy też wolisz, aby walczyły za ciebie kobiety? O. Myślałem, że mu chodziło o Malfuriona, ale Storm Rage to jest też... Nie umarli, wznieśli nową osadę. Ćwiczą oddziały, które wyślą przeciw nam. Jak on się nazywa? Storm Rage to jest też... uciekło mi słowo. Miasto sojusznika potrzebuje pomocy. Illidan. On też jest Storm Rage. Coś jest nie. Dobra, tak. Tutaj. O, miny są. Fajnie. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Coś jest nie tak. A jakbym tam poszedł, to oni coś mi dadzą? Jakieś bonusy? Jestem gotowa. Jestem gotowa. No ja wiem, że jesteś gotowa, ja wiem. Co zagraża tym ziemi? Bo wiecie, o co chodzi, skoro oni są przyjaźnie nastawieni. Anudora, Ashterudanador. No właśnie, tak myślałem. Tak myślałem. Kogo ty chcieć zabić? Jestem gotowa. Interere się. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Ty chcieć topu? Nie śpię. Dobra. Już nie śpię.
i pani Tyrande jak wstanie, to pójdzie tutaj, a pan Malfurion jeszcze pójdzie tutaj. Ale może uda mi się, wiecie, jeszcze tak doklikać po jednym XD. Dobra, oni się tworzą. To niech się tworzą. O, tu się już zbiera coś. Kozackiego. To też spoko. Ta wychodzi, to zaraz też wyjdzie, tak? Dobrze widzę? Jestem gotowa. Dobra, Tyrande już jest. Tyrande już jest. Ja i ta ziemia to jedno. Dobra, to sobie Tyrande może tam pobiec. Coś jest nie tak. Anudora. Dobra, szybko. Atakują nas! Natychmiast przyślijcie posiłki! No już są posiłki. A czy przyszła tutaj Jaina? Bo jakoś tak nie widzę ludzi. Czyżby sen przytępił w obozie orków? No trudno, jak nie ma, to nie ma. No. Dobra, i mamy to. Pięknie o to chodziło. A, tylko jednego furbolga dostaliśmy. No to w sumie... Gdzie mam uderzyć? W sumie no nie spoko, ale no... Lepsze to niż nic, nie? No dobra, zbufujemy tych druidów. To już też raczej nie powinno zaszkodzić, a raczej pomóc. Teraz obrona powinna przebiec nieco lżej, tak mi się wydaje, ponieważ ja mamy dwie jakby pełne armie. Tu już mam drugą. O właśnie, pod kontrol 2. Więc no teoretycznie mam większe szanse do obrony. I oni mogą z dwóch stron chodzić, to też troszkę lipa jest. Tak dobra. Się stanie. Anudora. Dobra. Ta ziemia to jedno. Sfokusowali się na tych, to też spoko. Ta ziemia to jedno. Coś jest nie tak. Dobra. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jakoś tam idzie. Właśnie, też fajnie jest u orków to, że oni będą nas troszkę bufować. Liczę też na jakieś znaki, które będą nas również bufować. Tak po prostu. A jak nie, no to trudno, no to pomyślcie co dalej. No już minęło nam 17 minut obrony prawie, więc no, powiedzmy, że jest spoko. Trzeba przetrwać z 15 tutaj. No z 20 myślę, a później bronić się gdzieś przy studni. O, to też by nie było głupie. Bronić się gdzieś tutaj przy studni. Czyżby sen przytępił? O, kozacki atak, na który myślę, że warto byłoby użyć obydwóch ultimate'ów. I Furiona, i Tyrande. Ponieważ Furion będzie nas leczył, a tu widzimy kozacką armię, a Tyrande będzie ich bardzo, bardzo fokusować i harasować. Czy ktoś zagraża? I teoretycznie na to liczę. Słucham głosu Elun. Ja i ta ziemia to jedno. Tak się stanie. Czy ktoś dobra. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Czy oni mi uśpili Furiona? Nie, nie uśpili mi Furiona. Dobra, ładnie poszło. Bardzo ładnie poszło. Dobra. Ktoś zagraża dzikiej puszczy. Coś jest nie tak. Super. Doszkolimy sobie po jednych. Po jednych tych ziutkach. Przytępił moje zmysły. Oj, troszkę więcej padło. No ale to nic. To nic, to nic, to nic. No, po prostu nie będę jeszcze tego robił. Co zagraża tym ziemią? Teoretycznie mógłbym ich tutaj bić, jak już się zbierają, ale to też jest dość trudne zadanie, myślę. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Nie wiem, jaki tutaj jest cooldown na to, ale widzę, że Malfurion dość szybko to dostaje, więc jest nadzieja. Szybko zniszczyć tych nekromantów, żeby nie wskrzeszali nam. Dobra. Skoro on leczy, to wykorzystajmy to. Dobra. Troszkę nam armia padła. Ja
Dobra, póki co wychodzi całkiem spoko, bo faktycznie moje jednostki latające nie są fokusowane, bo są latające, więc w pierwszej kolejności bierze się tych naziemnych. No w tym przypadku akurat moich czempionów, ale to też nie szkodzi. Czyżby sen przytępił moje zmysły? A wszystko się może zdarzyć? Co zagraża tym ziemią? Dobrze, tutaj już widzę, zaraz wylecą hipogryfy kolejne. To też dobrze, bo tam się ładnie zbiera przeciwników kilku. Hyt. I hyt. Leć szybko do Tyrande. I myślę, że to jest już taka armia, którą będziemy starać się utrzymać. Bo faktycznie dobrze działają. Mają zwiększone obrażenia od Furiona. Zwiększone obrażenia pasywnie. Celność od Tyrande. Co zagraża tym ziemiom? Także no jest nadzieja. Ja i ta ziemia to jedno. Tak się stanie. Jeszcze warto dodać, że to właśnie Tral całkiem spoko nam tutaj działa. Jak śmiesz! Czyżby sen? Dobra. Niech sami się fokusują jakkolwiek. Póki co idzie dobrze, bo naprawdę Malfurion szybko ma to leczenie i dość szybko sobie je regeneruje. Skoro będę je używał raz na jakiś czas, a ma regenerację many około 2-3 na sekundę, to też spoko. Widzicie, przy okazji orków leczymy też im. A warto właśnie wspierać swoich sojuszników. Teraz będzie też kozacki atak. Ale to chyba nie jest aż tak kozacki, żeby znowu używać spadających gwiazd. Póki co obrona idzie spoko, znaczy bronimy się orków dopiero 6 minut. To też nie jest jakimś wybitnym wynikiem, ale zdecydowanie bez większych strat, tak jak było to w przypadku bazy ludzi, gdzie broniliśmy się właśnie tutaj, ta obrona wychodziła nieco gorzej, bo ludzie teoretycznie nie zapewniają takich buffów jak orkowie. Orkowie są w stanie... Orkowie są w stanie... W sumie możemy używać tego leczenia za każdym razem. Orkowie są w stanie nas buffować i to tak dość kozacko. Coś jest nie tak. O, szybko. Ja myślę, że jednak warto byłoby najpierw się na żmijach sfokusować. Bo one bardzo spowalniają jednostki, albo nawet mogą przerwać niektóre działania. Otóż to. Chodzi całkiem spoko. I orkowie buffują, chociażby szamani. Mówię o tych szamanach. Oni dają nam rządzę krwi, czyli... Może uda mi się znaleźć tą jednostkę, która ma tą rządzę krwi na sobie. Ona ma tą rządzę krwi i widzicie, szybkość jej ruchu i ataku jest zwiększona, czyli skalując te wszystkie buffy, które otrzymuje, to jest całkiem spoko. Zapewne co jakiś czas znachor rzuci jakiś znak, niekoniecznie mówię rzuci jakiś totem, niekoniecznie mówię właśnie o pułapce, ale rzuci, więc to też jest spoko. Nie doceniłem w sumie Furiona, który ma to uspokojenie co chwilę. Bo przywraca 20 HP na sekundę przez 30 sekund, więc łatwo sobie pomnożyć, że 20 razy 30 daje nam po prostu 600 HP na sekundę, co takiego hipogryfa spokojnie przetrzyma. Chyba tym razem użyjemy sobie Tyrandę, bo mogą być jakieś ciała, ale nie muszą, ale mogą. Żeby ci nekromanci zbyt wielu szkód nam nie zrobili. W sumie warto było też by się na Banshee skupić, bo Banshee potrafią przejmować kontrolę nad naziemnymi jednostkami. Ale dobra, już widzę, że idzie kozacka armia, więc zdecydowanie użyjemy sobie obydwóch ultimate'ów. Bo tak. Co zagraża tym ziemią? Bogini wzywa. Dobra. Tą Banshee będę chciał zdjąć. Dobra. Spoko poszło. Dobra, całkiem spoko. Super. Widzicie, póki co nie mam żadnych strat. Więc to też jest spoko dla mnie. Dobra, co robimy? Zrobimy sobie tego ziutka, a dwa ogniki pójdą się zniszczyć. Przez to dostaniemy jeszcze jedną jednostkę, tak? To jest spoko sprawa.
Dobra, to już byś mogła przestać. Pani Harambe. Niech mi tylko te jednostki wyjdą. A patrzcie, i tak zacząłem szybciej robić hipogryfę, a i tak dłużej się buduje. Jesteś gotowa. No ja wiem, że jesteś gotowa. To trudno, trudno było się nie domyśleć. Dobra. Jaka teraz to idzie arbia? Znowu oczywiście najpierw fokus pójdzie na... Na Banshee. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Szybko, szybko. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Dobra, szybko tutaj. Przy nim się bijcie. Może Banshee najpierw, faktycznie. Potem ten mister. Bo on będzie nam usypiał całą armię. Dobra, umarł. Dobra, katapultę. Na szczęście nie są w stanie atakować moich latających jednostek, co też jest spoko. Dobra. Uff, powiem wam, że obrona idzie lepiej niż myślałem. Dobra. Zyskaliśmy dodatkowego latającego łucznika. Też spoko. No powiem wam, że tą taktykę, tę taktykę, którą w tym momencie stosuję, naprawdę propsuję, bo jak widzicie, leczący Malfurion jest po prostu kozacki. No nie są w stanie zrobić tam praktycznie nic. Ja się cały czas bronię. Dobrze, wiecie co, może dla pewności jeszcze zrobimy tutaj takie coś, że jakby coś już nie poszło mi później, to będę w stanie to naprawić ładnie, szybko i sprawnie. Ewentualnie z tyłu te drzewce? No nie, te drzewce fajnie będą broniły fontanny, bo po to są stworzone. I w sumie chyba tak zrobimy, żeby lepiej broniły fontannę, przy której będą znajdowały się wszystkie nasze jednostki. Co teraz na nas puszczacie? No teraz jest kozacka armia i w sumie mamy wszystko, co chciałbym użyć do obrony, więc też spoko. Głupie są te ogary, bo one wysysają manę, więc są w stanie tak naprawdę zabrać całą manę Furionowi. Coś jest nie tak. Może niech się sfokusują na tym. Ole, nie tak jak chciałem. Dobra, ogarę najpierw chyba. W sumie nie wiem, ale wolałbym, żeby mi nie wyssały za dużo manę z Malfuriona. Dobra, manarod. Coś jest nie tak. Słucham głosu Elun. Dobra, coś tam idzie jakoś. I jeszcze nie straciłem nic, więc też jest dobrze. I stójcie przy Furionie, żeby się wyleczyć. O, ten się wskrzesił gościu tutaj nam. Dobra, leć szybko się tam wylecz. Panno Whisperwind, czy jak to tam masz? Z shiftem, nie? B i B. Dobra. I za chwilę cztery ogniki sobie puścimy jeszcze, żeby się znowu, żeby znowu drewno łapały, budowały, znaczy zbierały. Jezus Maria, jak ciężko myśleć. XD 4, tak? No, 4. Bogini wzywa. Dobra, myślę, że już możesz przyjść. Czyżby sen? Nikt się nie obrazi. Przytępił moje zmysły. I obrona idzie całkiem spoko. Jeszcze 17 minut. Nawet gdyby odpukać, teraz coś by mi poszło nie tak i by przyjęli bazę, to zajmie im przejęcie bazy około 7 minut. Więc już uważam teraz, że jest misja skończona. Bo. Widzicie, tutaj mam fontannę zdrowia, która dużo, dużo co uratuje. Czy ktoś zagraża dzikiej puszczy? Ja i ta ziemia to jedno. Okej. Okay. Coś jest nie tak. Let's go. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Dobra. Szybko, żeby się nie zdążyła przejąć. Dobrze.
Dobrze, szybko umarł już ten ziutek. Dobrze, jest bardzo dobrze nawet. Szybko zabijać tych nekromantów, oni są naprawdę... Znaczy, w porównaniu z moją armią w tym momencie dwóch szkieletów wcale by nie zrobiło różnicy. Ale jednak więcej roboty, nie? Coś jest nie tak. Dobra. Twój budynek jest gotowy, twój budynek jest gotowy. No spoko, podoba mi się to. A wiecie co? Skoro mamy jeszcze trochę czasu, nie możemy tu budować, to porobimy jeszcze więcej tych budynków. Jak dla mnie bomba. Najlepszy plan na świecie. Na nic lepszego wpaść nigdy nie mogłem. Dobra. Są cztery i za chwilę dodatkowe cztery tutaj pójdą. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, super. Gitara się ma. Kolejny atak kozacki, więc myślę, że warto będzie użyć obydwóch ultimate'ów. Obydwóch moich postaci. Czy ktoś przytępił moje zmysły? O, no to tak mam tylko włączone. Chcę, żeby oni się ruszyli. Jak się ruszą, to wykorzystamy sobie drzewce jako mięso aromatnie przed szeregi orków również. To tam da nawet kilka sekund czasu. Ale jednak. Co zagraża tym ziemiom? Dobra. Bogini wzywam. Coś jest nie tak. A czemu oni nie atakują jeszcze? Bogini wzywam. Chyba teraz spieprzyłem to. Dobra, w sumie poszło dobrze. Dobra. Idzie dobrze, idzie dobrze. Waliśmy na Rota. Najpierw zniszczymy katapulty, żeby nasz sojusznik przeżył. Tam się podleczcie. Dobra, mocne elfy na chwilę się wycofają. Wyleczyć. Chyba sobie poradzą z nim, co? Nie poradzą. Ojejku, najgłupszy pomysł, na jaki ja mogłem wpaść. Pyk. Nie zabijesz mana. Dobra, na szczęście się udało. No tutaj już widzę dość kozacką ilość moich drzewców. Też spoko. A zagraża, a nie powiem kto. O, atakują nas. Nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy i nie mam jak wyleczyć jednostek. I chyba jestem w dupie w tym momencie. Dobra, jestem w stanie wyleczyć jednostki. Jezus, ale zraczyłem, nie? Dobra. Coś tam idzie. 13 minut do końca. Bez szału, ale to jest też bez większej tragedii. Huch, no to było dość kozackie już w tym momencie. Szybko lecz. Naprawdę w bazie orków mi się o wiele lepiej walczy. Coś jest nie tak. Bogini wzywa. Oj, tu wszyscy dostali te debuffy na rej. Trzymaj się, kam na ciebie. Nadszedł nasz. Co zagraża tym ziemią? A w dwójce chyba, znaczy w dwójce. W dodatku The Frozen Throne łuczniczki mogą schodzić z hipogryfów. To też jest bardzo fajne. Mogą używać ich jako, wiecie, transportowców, nie? Czyżby sen przytępił moje zmysły? No jak spalić 10 tysięcy lat, to wszystko jest możliwe, stary. Co zagraża tym ziemiom? Dobra. Przesuwamy obronę troszkę bliżej bazy ich. Ale mówię, 12 minut to już jest raczej wygrana. A to co są to? Ogniki. A ja ich wcześniej nie widziałem. Ej, coraz więcej tutaj jest. Ej, bo one latają, widzicie to? No spoko. Słucham głosu Elun. Coś jest nie tak. Atakować! Dobra, szybko. Bogini wzywa. Ja i ta ziemia to jedna.
idzie spoko. Dobra, Banshee. Może najpierw fokus Banshee. Potem fokus ci tutaj. Chyba teraz jest już spoko. Zobaczcie, przez całą obronę nie straciłem ani jednej jednostki w obozie orków, więc no... Myślę, że jeśli sami będziecie przechodzić tę grę, to w tym momencie to jest chyba najlepsze rozwiązanie. Co zagraża tym ziemią? Jejku, zaraz kichnę. Na zdrowie, dziękuję. Doceniam. Nawet bardzo. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Ja i ta ziemia to jedno. Ty i ta ziemia to jedno. No, no dobra. Idą kolejne ogary, których nie cierpię, bo wysysają mi energię. No ale trudno. Coś jest czy ktoś nie tak. Zagraża dzikiej puszczy? Oho, tu jakiś cień jest. Widzę, tutaj coś po prostu jest i nie widać co, ale jest XD. A czemu widzę to? A, bo mamy... I w sumie też błąd, bo mogłem sobie na przykład tutaj rozlokować sowy i widzieć co, jak, kiedy i o której i po co wychodzi. No, ale trudno. Coś jest nie tak. Dobra. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Dobra. Jak śmiesz? Dobra, dobra, dobra. Wychodzi całkiem spoko. Podejrzewam, że może gdyby też orkowie jakoś się bardziej angażowali w obronę ludzi, to też by inaczej to wyglądało. Dobra. Wyniszczymy katapulty, bo one są najgłupsze. A potem się skupimy właśnie na tym źródku. Otóż to. 8,50 minut. No nieźle, no nieźle. Coś jest nie tak. Dobra, Terandę przeżyj. Korzenie. Umarł. To jest też głupie od tych wadców, że oni mają, tak jak Taureni, że mogą po prostu ożywać gumrom. Przytępił moje zmysły. Mówię tutaj głównie o tym wodzu Taurenów, ale tu go akurat nie ma. Coś jest nie tak. Bogini wzywa. Widzę, że już teraz też takie kozackie ataki robią. W sensie odstępy między atakami są mniejsze. Widzicie, oni puszczają wszystko, co mają naraz praktycznie. No ale trudno. Czy trudno? No bez szału, nie? Mówię, w tym momencie już na pewno wygrałem. Nieważne co wypuścili, nie są w stanie zniszczyć w 8 minut bazy tego i jeszcze mojej całej bazy. No, fizycznie nie ma takiej możliwości. Przytępił moje zmysły. Dobra. Ja i ta ziemia to jedno. No wiemy, że ty i ta ziemia to jedno. Przytępił moje zmysły. Orkowie chyba też nie mają większych żadnych strat, także uważam, że to wychodzi całkiem spoko. To to jest większa mikstura many? Ciekawe skąd. Tych ogników naprawdę jest coraz więcej. One latają. No nieźle. A ten nie ma drzewa. Lamus. Wow. Ale to fajnie wygląda, jak tyle tych ogników tutaj jest. Bardzo fajnie to wygląda. Ten cinematic, który będzie pod koniec, będę musiał pamiętać, żeby go za chwilę ściągnąć i zrzucić. Zmontować oczywiście. Fajnie będzie przedstawiał to. Chyba, że mi nie wywali Warcrafta w tym momencie. W sensie... przy tym jednym cinematicu. To za pułapkę, wkurza mnie to, weź to. Dobrze. O, kolejny. Leci. I tu też kolejny chyba, no, tak jak myślałem. To są ogniki, które leczą to drzewo. Zagraża tym ziemią. Także są bardzo ważni. Bogini wzywa. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jak śmiesz! Słucham głosu. Dobra. Umierają.
6 minut, spoko. O, może się wycofajmy na chwilę. Bliżej pana Malfuriona. Żeby nie stracić zbyt wiele. Dobra. Jezu, co on powiedział? XD. Dużo trudnych słów w jednym momencie. Dobra, a kurde, idzie to łatwo. Myślałem naprawdę, że to będzie o wiele, wiele trudniejsze. No, ale to plusik raczej dla mnie. Dobrze, tych ogników to jest naprawdę dużo. Ogniki uratują ich. Może puścimy tam naszego ognika, co? Nie, bo tam nie przejdziesz, nie? Nie ma jak. No właśnie, widzę, że nie ma jak. A i ta ziemia to jedno. Kusimy, żeby zrobić coś głupiego i atakować ich tu, odpychać ich coraz bardziej, bo teoretycznie tu mają tylko jedno przejście. Coś jest nie tak. W sumie to nawet nie jest głupi pomysł. Ojej. To tam idź. Dobra. Czyżby sen przytępił zmysły? Okej, chyba atakują. Albo nie? 46 minut, ja pierdykam. Najdłuższy odcinek. Jego nie zespituję, bo to jest jakby nie patrzeć najważniejszy odcinek. Podsumowujący właśnie pierwszą część Warcrafta 3. Pierwszy, w sumie główną część, to nie jest dotyk. Coś jest nie. Dobra. Odpalaj ty. I odpalaj ty. Dobra. Dobra, nie mogą wystać za dużo. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Ale patrz, jaki kozacki atak teraz idzie zmasowany. No nieźle. Challenge, żeby nic nie stracić? Accepted. XD. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Dobra. Za Kalidor. Dobrze. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Niech tak będzie. Ja i ta ziemia. Dobra. My lecimy się podleczyć. Wyrób ta co chce ta. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Szybko się podleczycie. Oni nawet nie zauważą, że nie ma sojuszników na chwilę. Coś jest. Dobra. Nie tak. Słucham głosu Elun. Słuchasz głosu Elun. Ja to jedno. Co zagraża tym ziemią? Dobra, możemy lecieć z portem. Tak się stanie. XD, a ten tak leci powoli, nie zdążył w tamtą. Nie... Och, cholera. Śmieszne. Coś jest nie tak. Ashterudanador. Słucham głosu Elun. Co zagraża? Dobra, ładnie padają. Jak tam tutaj to? No całkiem spoko. Czy ktoś zagraża ci? Ja i ta ziemia to jedno. Coś jest nie tak. Dobra, go w nich już. Nie ma co się zastanawiać. Anodorinitala. Ja i ta ziemia to jedno. Co zagraża tym ziemiom? No ładnie. Ładnie ich odpuszczowuje. Czyżby sen przytępił moje zmysły? Jak śmiesz? Ja i ta ziemia to jedna. Żałośnie nędzna. Coś jest nie tak. No, użyj to, dobra. Ja i ta ziemia to jedna. Kurde, odpuszczowuję ich w tym miejscu, nie? Malfurion padł, cholera. O cholera, tego się nie spodziewałem. Nie pa... aj, padł, o, a, ale tracę armię. A, ale straciłem armię, o jest, o jest. Co teraz? Potnę się. Dobrze, ale to tak jest wygrane, minuta 30 do końca. Dobra.
wasz retor ama. Miłość rośnie wokół nas. Albo coś. Coś takiego słyszałem. Możliwe, że się mylę. Dobra, harambe, dajesz tam. Deszcz gwiazdów. GG. Puszczę klawiaturę. Się przyciągam. Patrzcie tu, nocne elfy! Gdzie ogień i zapał, z którym jeszcze nie tak dawno walczyliście? No nie wiem, może obroniliśmy się. Nie wiem, dziwne trochę to. Takie pierdoły teraz gada. Gdzie ogień i zapał? Przecież kurde... Aha, idzie Archimon. O cholera, idzie. Wola bogini jest święta na ciebie. Strażnicy, do ataku! Ale on ma pancerz boski. Więc mu praktycznie nic nie robimy. Słucham głosu Elunze z przymierzonej armii. No ale dobra, wygrano. Easy peasy. Idź se tam, idź. Puść ją. Zwycięstwo sprawiło, że Archimonde stał się bardzo pewny siebie. Nie dostrzeże pułapki, którą na niego zastawiłem. It's a trap! Czy coś. Dobra, i chyba zaraz wyjdzie cinematic. Więc w sumie ja już się z wami będę teraz żegnał powoli. Dziękuję za uwagę. I do zobaczenia w poniedziałek. W dodatku do gry Warcrafta 3, The Frozen Throne. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Obcy powstrzymywali go tak długo, jak mogli. Czy dobrze zaplanowałeś obronę szczytu? Tak. Teraz nasze zwycięstwo jest pewne.